największe imprezy na rynku nieruchomości, sądząc po ilości uczestników dzisiejszego eventu, że jest to ponad 650 osób i przyznam szczerze, że nie pamiętam tak dobrze zorganizowanej gali w tym roku. Standing contribution to real estate goes to Michał Sołomow. W imieniu Michała Sołomowa dziękuję. And the winner is Forum 76 Business Center. To sceny zbiera Krzysztof Witkowski. Dziękuję bardzo całemu zespołowi Bielako na czele z Karoliną Tobiańską. Gala Eurobuilt Awards jest jedną z najbardziej prestiżowych gal w tej chwili, które są organizowane i konkursy, które są organizowane w Polsce. Dlatego bardzo się cieszymy, że możemy być dzisiaj tutaj. Antony Lezeł. Prologis Park Sochaczew. And the winner is Arkadia. Senator Warszawa. Bardzo się cieszę, że już po raz drugi mieliśmy okazję zdobyć główną nagrodę za najlepsze nowe centrum handlowe roku. Wydaje mi się, że ta impreza robi coraz większą furorę. Koniec internacional! Koniec Tego typu impreza jest przydatna na rynku nieruchomości, konsoliduje rynek, spotykamy się razem, wymieniamy doświadczenia, patrzymy w przyszłość. Bardzo dziękuję w imieniu całego zespołu. KPMG. Tadeusz Jachowicz. Pomimo tego, że ta edycja zaczęła się od wywiadu, jaka piękna katastrofa, widać, że tej katastrofy nie widać, wszyscy się świetnie bawią, wszyscy świętują sukcesy, jakie osiągnęli na rynku nieruchomości w tym roku i jest to wielkie święto. Gdańska! Gdańska Commercial Development Bureau. These awards and the projects which have been presented, very modern, very sophisticated, very strong development towards sustainable development, green, based on BREEAM and LEED certification. Eco investment. Best focus. Manufaktura, Euro Investment. Szykuję, many thanks, thank you very much for this fantastic award. Joseph Marcel. Zawodnik Sparkianki. Poziom 511. Jestem pierwszy raz od paru lat i widzę wszystkich bardzo często znajomych ludzi, także naprawdę świetne miejsce, żeby pogadać z kimś, kogo się dawno nie widziało. Galanto Poland. Paragoni Europe. Eco Investment. Zaczynamy licytację nie bardzo wysoko, 300 zł, 300 zł. W tym momencie 10 tysięcy, 12 tysięcy, 20 tysięcy, trzeci raz. Tym takim całym nadęciu biznesowym, tym jakimiś tam emocjami z tym związanymi, jednak ludzie potrafią pomyśleć o czymś innym i zrobić taki ładny gest dla fundacji, która zbiera pieniądze na szczytny cel.